Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Widzew. Ja jako były widzewiak zachęcam was wszystkich do słuchania tego radia. Pozdrawiam ze słonecznej Brandenburgii w Niemczech. Artur Wichniarek. Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC sprawcy. Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Maciej Samuel, Głos Rozsądku. Dzisiaj nietypowo, bo Głos Rozsądku nie pójdzie na kanale YouTube. Porozmawiamy sobie dzisiaj trochę o pewnych rzeczach, o różnych fajnych sytuacjach i mniej fajnych. I dzisiaj postanowiłem tak naprawdę, razem z Maćkiem Wojciechowskim, postanowiliśmy, że tak naprawdę będziecie uczestniczył w tym wszystkim i pogadamy sobie, wymienimy swoje poglądy. Witam was serdecznie, dobry wieczór. Ja przepraszam, z góry jestem na jedynce na autostradzie, różnie może być zasięgiem, więc gdybym tam gdzieś milknął, uciekał, to z góry wybaczcie. Słuchaj Maciek, dzisiaj pani prezes no, powiedziała dużo zdań, odpowiadała na pytania, które były zadawane drogą mailową. Powiedz mi, co ci utkwiło takiego, takiego istotnego, co cię najbardziej zaskoczyło? Ja powiem szczerze, że ja tej rozmowy nie słyszałem, bo byłem akurat nad morzem i na plaży i nie miałem warunków kompletnie zasięgu. Też kulejące, natomiast oczywiście w ciągu dnia dochodziły tam do mnie różnego rodzaju przecieki, ludzie dyskutowali na Twitterze, więc gdzieś tam się to przelewało do moich uszu, więc wybacz Maćku, że tak nie zrecenzuję tego. Natomiast byłem bardzo zaskoczony na pewno słowami, że nie było prowadzonych rozmów z trenerem Bartoszkiem, tak chyba powiedziała pani prezes i dziwna sprawa, bo w takim razie ktoś kłamie. Albo kłamie pani prezes, albo kłamie pan Bartoszek, albo kłamie rzecznik prasowy Korony Kielce, który powiedział, że Maciej Bartoszek na spotkaniu z zarządem Korony poinformował zarząd kielckiego klubu, że jest taka oferta dla niego z Łodzi wystosowana i on chciałby z niej skorzystać, natomiast ma ważny kontrakt jeszcze przez 3 mecze, tak to się składa w zespole Korony, bo do końca sezonu i tam tyle właśnie zostało we stronie kolejek. No i nie dostał tej zgody na to, żeby wcześniej móc odejść. Więc mówię, albo kłamie pani prezes, albo kłamie rzecznik prasowy Korony, albo kłamie Maciej Bartoszek, kłamał na tym spotkaniu zarządu. Albo wszyscy kłamią, albo jest to jakieś, nie wiem, nieporozumienie, to horrendalna mistyfikacja, jak to się mawia. Więc dziwna sprawa. Z tych rzeczy pozostałych, które do mnie docierały, to wiem, że pani prezes dużo mówiła i no i właśnie, dużo mówiła. Także wprawni ludzie powinni zanotować i po prostu potem sprawdzać za czas jakiś. No wiesz co, mnie zaskoczyło oczywiście kilka rzeczy, bo było sporo rzeczy, które mogły zaskoczyć. Zaskoczyło mnie na przykład to, że w pewnym sensie zaskoczyło, bo że Widzew nie ma żadnych premii. Bo niejednokrotnie na przykład czytałem na forum, że ktoś tam wrzucał takie zdanie, że piłkarze nie mają płacone premii na takiej zasadzie, jakby oni mieli jakieś zaległości. A pani prezes powiedziała, że oni mają jedną premię za awans. Zastanawia mnie jedna rzecz, że jeżeli mają jedną premię za awans, tak, no to zakładam, że to jest konkretna premia. I zastanawiam się nad tym, bo pani prezes mówiła oczywiście, że są pieniądze, tak? Że wszystko się w kasie zgadza, ale jeżeli jest jedna premia, nie ma premii meczowych za każdy mecz, tylko jest za konkretny wynik, no to ta premia musi być gruba przecież, nie? No wiesz, to zależy, co sobie tam wynegocjowała rada drużyny z panią prezes. Na przykład taki roztropny piłkarz jak Marcin Robach, to potrafił sobie taką premię wynegocjować indywidualnie w swoim kontrakcie, przychodząc do klubu, tak. Więc
więc wiesz, myślę, że no, małe to pewnie nie były, no bo dziwię się trochę, bo nie, to akurat wypowiedź do mnie nie dodarła, że nie ma takiego regularnego systemu premiowania. Zazwyczaj to w drużynach jest, najczęściej się spotykamy z tym, że jest to jakieś zasady, że jest jakaś kumulacja po serii zwycięstw, ta kwota premii wzrasta, przy jakichś wpadkach się potem przy stracie punktów się potem zeruje i zaczyna się od nowego pułapu. Są różnego rodzaju motywacyjne sztuczki w systemie premiowania, które powodują, że piłkarzom się bardziej chce, no bo jakby nie było, to piłka nożna to ich zawód, zarabiają za to kasę, więc im więcej zarabiają, tym bardziej się starają. No tak to na logikę można wytłumaczyć. Podziwiam ludzi, którzy ślepo wierzą idealistycznie, że piłkarze umierają za Widzew, przyszli grać, bo kochają te barwy i oni tutaj tak naprawdę to żadnych premii nie potrzebują, tam żeby było tylko na kawałek chleba i nie wiem, na musztardę i barówkę, a tak naprawdę więcej im nie trzeba, bo oni żyją miłością do Widzewa, więc tak oczywiście nie jest. Poza wyjątkami, których można na palcach jeden ręki policzyć, może są takie przypady w pierwszej drużynie, więc dziwię się Maćku, a nie wiem, jakie ty masz zdanie na ten temat. No wiesz co, to było dla mnie zaskakujące, bo ja się nigdy z czymś takim nie spotkałem, że premia jest tylko na samym końcu, jeżeli będzie osiągnięty cel. No tak dosyć specyficznie, bo wiesz, premie zawsze jakoś tam są wypłacane w ciągu sezonu, ale jeżeli jest taka sytuacja, no to w pewnym sensie to jest dobre, bo tego kibice oczekiwali, tak? Czy nawet Łukasz Masłowski wcześniej mówił, żeby piłkarze zarabiali mniej, ale kasę brali z boiska. To w pewnym sensie jest dobre, ale z drugiej jest zaskakujące i przede wszystkim to, co mnie jakby martwi, znaczy martwi, nie wiem, bo pani prezes powiedziała, że kasa jest, że pieniądze są odłożone z tarczy antykryzysowej pieniądze i z tym nie ma problemu, ale jeżeli tak jest, no to kumulując powiedzmy premię z całego roku w normalnym systemie wypłacania ich, no to taka premia za awans, jako za sam ten cel, musi być bardzo duża, nie? I wiesz, chodzi mi o to, czy te pieniądze są na tą premię, nie? Dziwiłbym się, jakbym usłyszał, że pani prezes poszła do oficjalnego medium klubowego i powiedziała, że nie ma kasy, no bo to automatycznie mogłaby po prostu, byłby to jej ostatni wywiad w roli prezesa Widzewa. Bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. No, musi mówić to, co ludzie mają usłyszeć, a nie... Znaczy, ja też nie chcę twierdzić, że kasy nie ma na te premie. To też tego nie jestem w stanie udowodnić, więc czegoś takiego nie powiem. Gdzieś tam, jak się ucho przestawia, byłem teraz daleko przez ten ostatni tydzień, więc może przestawiłem niezbyt precyzyjnie, ale jak tam gdzieś tam przestawiam, to słyszę, że podobno te wszystkie premie, które należy wypłacić po tym sezonie, w przypadku awansu dla pracowników, no myślę tutaj do piłkarzy, jest sztab szkoleniowy, być może członków zarządu też, tego nie wiem, i to jest kwota sięgająca mniej więcej około 1 000 000 złotych, 7-cyfrowa kwota, więc jeśli pani prezes świadoma tego, że ludzie słuchają, pracownicy nagrywają, realizatorzy, a dziennikarze spisują i publikują wypowiedzi, no jeżeli pani prezes świadoma tego mówi, 9 lipca, że pieniądze nam trzeba wierzyć, że są. Jeszcze to trochę uciekasz mi. Trochę uciekasz. W każdym bądź razie, słuchajcie, ja... Wiesz co, w ogóle nie słyszę. Słuchaj, mam nadzieję, że ty mnie słyszysz i wy mnie słyszycie. W każdym bądź razie to mnie zaskoczyło, bo po prostu to jest taki natychmiastowy strzał finansowy, który jest po prostu dużą kwotą, tak? Ja mam nadzieję, że te pieniądze są odłożone i że generalnie czekają i że z tym akurat nie ma problemu, ale bardzo często kibice mówią taką jedną rzecz. Obciąć im kasę. Nie? Jak grają słabo, kiedy kibice są zdenerwowani, obciąć im kasę. Oczywiście nie mam pojęcia, jak to wygląda w Widzewie, ale to nie da się tak zrobić, że obciąć im kasę. Jest kontrakt zapisany. Prosta taka sprawa. Przecież
Każdy tutaj, znaczy każdy, wielu kibiców mówi, że mamy przepłacanych piłkarzy, tak, że to po prostu, że płacimy za dużo, ale ja pamiętam, jak przychodził Marcin Robak, ja pamiętam, zanim przychodził Mateusz Morzeń, nikt, znaczy zdarzały się pojedyncze głosy, które gdzieś tam powątpiewały w to, że Marcin Robak czy Mateusz Morzeń, o, widzę, że to jest z powrotem, że Marcin Robak i Mateusz Morzeń jak mają do nas przyjść, to wiele było takich głosów, gdzie te negocjacje się przeciągały, że żebyśmy nie sępili i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I przecież tacy piłkarze zapewniają sobie swoją pensję, że tak powiem, która jest na stałym poziomie, której nie można uciąć, tak? To jest zapisane w kontrakcie i tego po prostu nie można ruszyć. Za to ewentualnie są jakieś kary i tak dalej, więc obcinanie kasy, ja oczywiście jestem przeciwny takim zabiegom, ale obcinanie kasy w takiej sytuacji jest po prostu niemożliwe. Nie można tak sobie po prostu zabrać. Można zabrać za premię meczowe, gdzie nie idzie, gdzie nie ma efektów i jakieś dodatkowe, nie wiem, rzeczy, które są uwarunkowane minutami na boisko czy wynikami, to takich rzeczy po prostu piłkarze wtedy nie dostają, ale nie można zabrać pensji, bo żaden piłkarz by tutaj nie przyszedł, gdyby miał takie obwarowania z wyższych lig, no nie oszukujmy się. Ja wiem, że teraz wszyscy są źli, ale w tamtym czasie, kiedy ktoś podpisuje kontrakt, przychodzi z ekstraklasy, to on stawia warunki i jeżeli my ich nie spełniamy, to on tutaj nie trafia. I to jest prosty proces. A jeżeli chodzi o zasadność, bo teraz wiadomo każdy, że każdy tą zasadność sprowadzania niektórych z zawodników podważa, tak? No to jak powiem szczerze, oglądałem i tak patrzę na znajomych i wszyscy, jak przychodzili ci zawodnicy, to nikt nie płakał i nikt nie mówił, że to się ten człowiek nie nadaje. Powiedz mi, Maćku, ty jesteś? Słyszysz mnie? Tak, słucham. Chociaż lekko urywa, ale to tak musi być. No dobra, Maciek. Słyszałeś, co mówiłem? Wypowiedziałbyś się coś na ten temat? Słyszałem, zgadzam się z tobą absolutnie. Tutaj, to jest wynagrodzenie, to jest pensja piłkarza. To nie jest rzecz ruchoma, którą sobie widełki jakieś może piłkarz czy klub z piłkarzem wynegocjować. Umawiamy się na tyle i tyle miesięcznie, tyle i tyle mi przelewacie na konto, natomiast system premiowania to jest najczęściej rzecz ustalana, najczęściej powtarzam, gdzieś w jakimś porozumieniu z radą drużyny, czyli jest tam powiedzmy trzech zawodników, kapitan, wicekapitan, ktoś tam zastraszczy, jest chyba Robak, Tanżyna i Morze, tak kojarzę, że ta trójka jest w radzie Dufaneza w tym wypadku i ustalają w takiej zasadzie. Nagradzani dodatkowo za dane wyniki osiągane, ale nie ma czegoś takiego, że możemy teraz w trakcie sezonu stwierdzić, że panowie zdobyliście 8 punktów w 8 meczach, czyli punkt na mecz, a wcześniej zdobywaliście 2 punkty na mecz, to znaczy, że połowę tylko swojej roboty wykonaliście, no to wam wypłacimy tylko połowę kontraktu. No tak się nie da zrobić, to jest absolutnie niewykonalne i jeżeli są jakieś głosy kibiców, którzy mówią, że teraz trzeba im zabrać, to absolutnie jest rzecz nie do zrobienia. To jest wbrew prawu i wbrew logice. Pamiętajmy, że środowisko piłkarskie jest tak hermetyczne, ale z drugiej strony bardzo plotkarskie wewnątrz. Ta grupa jest niesamowicie, że tak powiem, taka... tam wystarczy, że jedna osoba coś gdzieś komuś przekaże i za chwilę się to lawinowo roznosi. Jeżeli by takie coś miało miejsce, to tak jak powiedziałeś, nigdy tutaj nie chciał grać, bo nie to, że prawo ogromne, to nic nie wypłacasz po całym. Jeżeli w tym momencie zostało to wydłużone z 2 do 4 miesięcy przez koronawirusa, ale wcześniej było powiedziane wprost, jeżeli 2 miesiące klub ci nie przelewa pieniędzy, to masz prawo składać wniosek do Polskiego Związku Piłki Nożnej i na tej podstawie natychmiast zostaje kontrakt rozwiązany z winy klubu. Znaczy klub dalej ci jest winny te pieniądze, ale ty jesteś wolnym zawodnikiem, możesz sobie odejść, więc nie ma czegoś takiego. Jak masz zagrodzone, że do 50 tysięcy, to 50 tysięcy co miesiąc musisz do ręki albo na konto dostać, a jak nie dostaniesz 2 razy z rzędu, to masz prawo żądać rozwiązania kontraktu, po prostu. To nie da się tego inaczej rozwiązać. Zresztą, że widzę, jak to wygląda, też nie wiem do końca, ale nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy to jest
dobry pomysł, że nie ma premii takich cotygodniowych, tylko jest jedna na podstawowym celu, jakim jest awans. Pytanie, czy jest jeszcze dwóch miejsc, czy jest też po zrealizowaniu awansu z, nie wiem, z miejsca barażowego. Trzeba byłoby to dopytywać. No, był dziennikarz Marcin Tarociński, może dopytywał, nie wiem, bo ja nie słuchałem niestety, nie miałem możliwości, więc czy polegasz na tym, co ty mówisz, czy tam inne osoby, które mi przerzucały pewne wypowiedzi, pani prezes? No wiesz co, ja to tak też, słuchaj, no ja też się przyznam, że ja nie wszystko słyszałem, bo ja pracując słuchałem tego, co było mówione, ale też wychodziłem w różne miejsca, pewne rzeczy gdzieś mi przerwało i nie dosłyszałem. Ale powiedz mi, no, choćbyś o taką indywidualną opinię, jeżeli chodzi o to, bo to się oczywiście wielokrotnie powtarza, myślę, że wielokrotnie też wynika ze złości bezpośrednio po meczu, ale czy ty uważasz, że którykolwiek z zawodników odpuszcza na przykład? Przyjmujesz taką myśl do siebie, że coś takiego może mieć miejsce? Powiem ci tak, jak widzę bramki, jakie tracimy po pandemii, no to mam takie myśli, że wygląda to tak, jakby ktoś celowo odpuszczał. Celowo. Znaczy, oczywiście nie udowodnię tego, nie ma żadnych ku temu nawet poszlak. Nie da się tego komuś udowodnić, ale takie błędy popełniamy i to jest pytanie, czy ktoś robi celowo, czy to robi po prostu z jakiejś niemocy, z braku, nie wiem, wiary w siebie, z braku pewności siebie i tak dalej. No, powiem tak, nie chcę mi się wierzyć w to, że ktoś mógłby takie rzeczy robić celowo, bo jeżeli by to celowo, to jest wiadomo, lata 90., fryzjer i tak dalej, znamy te przykłady. Natomiast tutaj no, nie chcę mi się w to wierzyć, ja tego głośno nie powiem, mam nadzieję, że to wynikało tylko z jakiejś pewności, braku pewności siebie, no ale jak widzę takie sytuacje jak faul Daniela Tarzyny w polu karnym w meczu z Elaną Toruń, gdzie na szczęście sędzia karnego nie gwizdnął, może nie widział, ale powinien, gdzie nieatakowany w ogóle Dixon plecami rywal, on go pcha w plecy z dużym impetem gdzieś w narożniku pola karnego piłkarza, który jest tyłem do bramki. Jak Poczobut fauluje na 20 metrze zawodnika, który już nic wystąpieką nie zrobił, pcha go w plecy po to, żeby był rzut wolny, a następnie leci strzał, który też w którejś z audycji, jak gościłeś tym razem u mnie, Maćku, to omawialiśmy ten rzut wolny, bramkę wpuszczoną przez Wojtka. Jak widzę, jak Gąsior atakuje w siedlce Kozłowskiego i najpierw go wyprzedza i później gdzieś na metr od niego odskakuje i próbuje tylko blokować strzał. Akcje i my nie potrafiliśmy sobie z tym poradzić, tylko to są błędy niewytłumaczalne. A jak nie można sobie w sposób taki jasny, logiczny tego wytłumaczyć, to się tworzą teorie spiskowe, to jakieś różne fantazje do głowy przychodzą. Mam nadzieję, że tak nie jest, no bo jeżeli faktycznie jest premia do wzięcia z boiska, tak jak powiedziałeś, z tabeli bardziej niż z boiska, bo z pierwszego lub drugiego miejsca lub w ogóle z awansu, no to każdemu powinno zależeć, żeby tę kasę dostać na koniec sezonu, a z drugiej strony, jeśli ktoś ma jakieś podejrzenia, być może, że nie będzie go w Widzewie już za 3 tygodnie, 2 tygodnie, jak się liga skończy, no to tym bardziej warto się starać, żeby jakiś lepszy klub sobie znaleźć i jeszcze trochę złoty zarobić na koniec przygody w klubie. Ja nie widzę sensu grania słabo, powiem ci szczerze, a nie wierzę na przykład w takie rzeczy, jak no wielokrotnie się gdzieś tam na forach pojawia, że jakaś bugmacherka, jakieś takie rzeczy, to w ogóle jakby nie przyjmuję do wiadomości, że coś takiego może się dziać, że jednak czasy się trochę zmieniły i to po prostu no nie wierzę, że tak się może dziać. Wydaje mi się, że tu jest gdzieś jakieś odcięcie prądu albo fizyczne, albo psychiczne, bo niestety ta sfera psychiczna, którą powinno się widzę wieruszyć i też oczywiście ktoś napisał, że ale mieliśmy trenera psychologa, a ja pamiętam jak to wyglądało, że on pojawiał się raz w miesiącu i po pół godziny z wybranymi zawodnikami rozmawiał, to tak jakbyśmy raz w miesiącu po pół godziny trenowali. To mniej więcej taki byłby efekt i moim zdaniem powinniśmy wrócić do tematu psychologa w klubie bezwzględnie i w ogóle od niego nie odchodzić, nawet jeżeli na początku nie będzie dawał rezultatów. I uważam, że to jest bardzo, bardzo ważny temat, który
który jest trochę po macoszemu traktowany, a nawet, nie wiem, Maciek Szczęsny, ten Piszczek mówił, ile pracy z człowiekiem od psychologiem, który z nimi pracował, ile on im dał, ale to nie była praca, wiesz, pół godziny w miesiącu, nie? I to jeszcze z wybranymi zawodnikami, bo z niektórymi też w ogóle nie rozmawiał. Wydaje mi się, że to jest jakaś taka kwestia bardzo istotna. Oczywiście my w tej chwili, mając zespół szalenie doświadczony, jak na tą ligę, to no nieporównywalny do zupełnie żadnego innego. Nie możemy oczywiście przegrywać takich meczów i nie może być tak, jak jest w tej chwili. Ale też wiesz, no też chciałbym gdzieś tam podkreślić, że każdy jest zdenerwowany i to jest oczywiste, no bo te wyniki są takie, których by się nikt nie spodziewał, ale też uważam, że piłkarze powinni wiedzieć, że my ich dalej wspieramy i gdzieś tam trzymamy za nich kciuki i zdenerwowaliśmy się, nawtykaliśmy, ale dalej jesteśmy z nimi, nie? No tak, to na pewno. Ja a propos tego psychologa jeszcze słówko, to ja raczej byłem zawsze zwolennikiem tej drugiej opcji, że zwłaszcza w Widzewie w drugiej lidze, jak to się ładnie mówi, trener od przygotowania mentalnego nie jest Widzewowi potrzebny, od tego jest pierwszy trener i on powinien umieć odpowiednio zawodników umotywować, albo nie przepompować, albo dopompować jak trzeba, albo odpompować. Bo wiesz, o ile Łukasz Piszczek, czy tam jakiś Robert Lewandowski, jak oni się mierzą w Lidze Mistrzów z takimi zawodnikami jak Cristiano Ronaldo, Messi i tak można by, czy Salah można by wyliczać, no to rzeczywiście wiara w siebie jest bardziej potrzebna, natomiast jak ktoś mierzy się z Maciejem Firlejem albo Marcinem Kozłowskim drugim, tym drugim, nie tym Widzewiakiem, żeby to też podać. Zabawna sytuacja, Marcin po meczu w świetle do mnie pisał na Facebooku i mówi, ty weź tam poproś chłopaków z WTM-u, żeby napisali w relacji, że to ten drugi Kozłowski, bo ludzie mi tutaj cisną, że widzę, skrzywdziłem, że karnego wywalczyłem, że bramkę strzeliłem i to też pokazuje, jaka jest w ogóle, jaka jest skala zainteresowania i wiedza tych naszych niektórych kibiców o tym, co się dzieje, że to nie ten Kozłowski w ogóle, ale nieważne. Więc z takimi zawodnikami się nasi piłkarze mierzą i nie powinni musieć korzystać z porad takich ponadsportowych jakichś trenerów, natomiast powoli się zaczynam przekonywać do tego, że to chyba by nie zaszkodziło, bo drugi sezon z rzędu mamy to samo, czyli jest końcówka sezonu i jak jeden czy drugi wynik jest nie po myśli, to się nogi pętają, głowy blokują i pewien schemat się powtarza, więc może faktycznie możemy pobiadolić, że mając takie pieniądze i takie wydatki na drużyny, jesteśmy jeszcze skazani na to, żeby kombinować ze zmianą koszulek na szczęśliwe w cudzysłowie, albo z malowaniem linii rozgrzewkowych, albo właśnie z zatrudnianiem psychologów. Możemy sobie na to pobiadolić, no ale skoro trzeba, no to może trzeba, no faktycznie może by się warto nad tym zastanowić. A co do tego drugiego tematu, czyli tego motywowania piłkarzy i bycia, jak najbardziej uważam, że czas rozliczeń przyjdzie i tutaj nikt absolutnie nie będzie bronił zawodników, jeśli nie zrealizują celu. I tu myślę, że to będzie po prostu cała, ta jedna taczka to będzie za mało. Tutaj tych taczek będzie po prostu trzeba wiele postawić, bo też piłkarzy przecież wybrał, ktoś z nimi podpisał kontrakt, trenera również ktoś wybrał i tak dalej, ale to jest na wypadek, gdyby cel nie został zrealizowany. Przed nami cztery powiedzmy, ale myślę, że już wcześniej będzie, zależy wszystko, co się w niedzielę wydarzy, więc może nie będę tak mówił. Mamy cztery mecze mamy przed sobą jeszcze i musimy postawić kropkę nad i. Wiesz, no to jest tak, że wszystko jest cały czas w naszych rękach i owszem, tam po boksersku mówiąc, te pierwsze rundy, no walczyliśmy niesamowicie, rywal leżał, mówię tutaj o jesieni, rywal leżał kilka razy na deskach, mamy przewagę kilku rund, ale nagle zaczęło nam się to zwycięstwo z rąk wymykać i też parę razy się przewróciliśmy, ale mamy jeszcze jedną, dwie rundy i możemy po prostu wrócić na tą zwycięską ścieżkę. Ja myślę, że warto, że tutaj, żeby kibice po prostu wbrew jakimś swoim ocenom tej drużyny i postawy
żeby po prostu ugryźli, zagryźli zęby, zagryźli wargi jeszcze na ten finish sezonu. Zostało nam 2 tygodnie. Może się okaże, że już jest tragedia tfu-tfu w poniedziałek, czy w niedzielę nawet, a może nie. A może wreszcie drużyna pokaże charakter, pokaże to, co potrafiła pokazywać jesienią. I jeszcze wszystko będzie możliwe. Także rozliczanie po sezonie, natomiast dopóki piłka w grze, trzeba wspierać. Chociaż wiem, że to trudne, tak? No bo każdemu się jakaś tam frustracja ciśnie na usta i każdy jest zawiedziony tym, co widzi. Zwłaszcza jeżeli to widzi co 3 dni, no bo Widzew nie wygrał 3 ostatnich spotkań znów. Stracił mnóstwo bramek, no i po prostu jest czasami wstyd za to, co się ogląda. No ale takie życie kibica, że trzeba wspierać bez względu na wszystko. Łatwo jest kibicować, jak mamy końcówkę jesieni, wygrywamy mecz za meczem po 6-0, a trudniej jest to zrobić teraz, ale trzeba, no kto jak nie my. No właśnie, i otóż to, że to jest właśnie prawdziwa sztuka jest kibicować wtedy, kiedy nie idzie. Jeżeli chodzi o taczki, ja tam mam głęboką nadzieję, że te taczki nikomu do niczego nie będą potrzebne przede wszystkim. A wiesz co, historia lubi się powtarzać i historia w tym sensie, że wszyscy teraz pewnie myślą, że tamten sezon, ale tak, no my awansowaliśmy z tej czwartej do tej trzeciej. W pierwszym sezonie, w trzeciej się nie udało, nie? W drugim udało się, jesteśmy w drugiej. W pierwszym sezonie się nie udało. Drugi sezon jest, więc udać się powinno. Czemu nie? Ja wiem, że oczywiście się nie układa tak jak ten, ale prawda jest taka, że Górnik Łęczna, który dostaje w łeb 4 mecze, remisuje 5. Na 5 meczów ma 1 punkt i Kamil Kiereś, bo ja pamiętam, co on powiedział, on był zadowolony z tego punktu. To mówi, że to jest punkt zwrotny i my się teraz odwrócimy, nie? I oni się odwrócili. A przecież u nich sytuacja wyglądała tragicznie. No, każdy z nas patrząc na to, to już w zasadzie Łęczna chyba odpada, nie? Chyba zostajemy tylko z Gieksą i idziemy do przodu. Nagle się wszystko odwróciło, a sport jest tak wywrotny, że jedno zwycięstwo, tak jak w przypadku tutaj Widzewa, co zdecydowanie wierzę, że wygrywamy w Katowicach, no to sytuacja się tak odwraca, że to Katowice mają sytuację dramatyczną już. No dramatyczną, bo to 4 punkty na 3 kolejki przed końcem, to już jest, wiesz, ciężko, a my wygrywając ten mecz, zdecydowanie łapiemy wiatr w żagle. Gramy ze Stalą Stalowa Wola. Wszyscy powiedzą, że to słaby przeciwnik, no ale w tabeli popandemicznej, że tak powiem, no to jest zespół z drugiego miejsca, tak? Ale my jako Widzew już, wiesz, gdzie złapaliśmy wiatr, gdzie złapaliśmy strach taki, no bo nie da się ukryć, na pewno piłkarze złapali taki strach w tej chwili, już taki, wiesz, że naprawdę coś mogłoby nie pójść nie tak, nie? Więc złość, strach, wszystko może się skumulować i na złość temu, co działacze Widzewa próbowali zrobić, ja nie wiem oczywiście jak jest szatnik, to co jak, ale na złość temu, że się nie udało, bo nie udało się tylko dlatego, że... No dlaczego się nie udało? Dlatego, że po prostu ktoś za szybko wyszedł przed szereg, bo myślał, że wszystko się da załatwić od tak. I teraz taka, wiesz, przeciwność losu może spowodować obudzenie się tego wszystkiego, ale oczywiście to może spowodować setki innych czynników. Sport jest czymś takim, że czasem ma 120 czynników i jeden mały zadecyduje o tym, kim jesteś, nie? Tak, no wiesz, ja też... Co tam? Myślałem o tym, co Marcin Kaczmarek mógłby zrobić. Ja wczoraj w Trójgłosie, czy mnie słychać, mówię, że myślałem też o tym, co mówiliśmy wczoraj, co ja powiedziałem wczoraj w Trójgłosie z Marcinem Stajnem, to że Marcin Kaczmarek tak naprawdę paradoksalnie ma pewną taką na tacy podaną receptę na to, jak zmotywować zespół. On powinien, czy według mnie, powinien zastosować taki klucz polegający na tym, panowie, walą w nas wszyscy.
Walą w nas kibice, walą w nas dziennikarze, nie chcą wywalać, mnie już praktycznie zwolnili. Zarząd tutaj mi próbuje szukać następcy w sposób nieudolny. Pokażmy im wszystkim, że się mylą, pokażmy im wszystkim, że my jesteśmy razem jako jedna drużyna, a wszyscy dookoła i kibice, i zarząd, i dziennikarze to są nasi wrogowie, to jest druga strona barykady i my toczymy wojnę również z nimi, żeby im coś udowodnić. I to jest łatwy, moim zdaniem, znaczy łatwy. To jest dość taki oczywisty fundament, na który można budować pewną motywację drużyny przed kolejnym spotkaniem, najważniejszym tego sezonu, no bo z drużyną, z którą rywalizujemy o to drugie miejsce, no bo tam już nikt inny na to drugie miejsce raczej nie wskoczy. Resowie to już nie jest ta Resowie, Olimpia sobie już odpuściła dawno, tylko tym chce dograć sezon młodzieżą, żeby z PJT więc tak naprawdę zostajemy tylko my i Gieksa. No i też ciekawe jest to, Maćku, bo nie wiem, czy ty na to zwróciłeś uwagę, że tak naprawdę To my wszyscy drżymy, to my wszyscy się martwimy, ale jakby zajrzeć, no wiadomo, ostatnia kolejka może inaczej się ułożyła, ale jak tak sobie myślę o obozie w Katowicach, to oni są w bardzo podobnej sytuacji, nie wiem, czy nie w gorszej niż my. Mówię, ten moment ostatniej kolejki może sugerować, że oni tak, u nich się trochę poprawiło, a u nas znowu porażka, tak? Czy znowu. Ale tak na dobrą sprawę, to oni gonią. Oni wiedzą, że Widzew gra świetnie na wyjazdach, oni wiedzą, że Widzew jest pod ścianą, oni wiedzą, że baraże to jest wielkie ryzyko. I dlaczego my musimy ustawiać się w roli tego, który jest w dołku, w kryzysie, jedziemy do kryzysa? Nie, ja myślę, że jedziemy do drużyny równej z nami. Może budżetem teraz już nie tak bardzo, bo w Gieksie trochę zmienili podejście i tam zamiast zatrudniać zdarte karty typu Kuba Wawrzyniak i tego typu zawodnicy kosztowni, ale zamiast dający awans to spadek, wiem jak ten poprzedni sezon się w Katowicach zakończył, postawiono na bardziej takich zawodników, no powiedziałbym mniej kosztownych, mniej z górnej półki, a takich, którym zależy. Wzięto trenera z Torunia, który robi dobrą robotę całkiem, ale na razie celu nie wykonuje, więc jeżeli by tutaj porównać to, co się dzieje w Katowicach, a w Łodzi, to GKS jest jeszcze w większym dołku niż Widzew, przynajmniej w tym układzie tabeli. Ja bym podszedł po prostu do tego meczu jasno. Panowie, jedziemy, być może będziemy mieli wreszcie okazję trochę pograć z kontry. Te najlepsze mecze, które graliśmy jesienią, wtedy, kiedy przeciwnik był faworytem, albo przynajmniej my mogliśmy się lekko wycofać, to mecze pucharowe ograliśmy w ten sposób Śląska i było blisko sprawienia niespodzianki z Legią. Za każdym razem, gdzie graliśmy, czy mecz u siebie z GKS-em, co prawda remis, ale były tam podstawy do tego, żeby w zwycięstwo wierzyć, bo prowadziliśmy. Wyjazd na Stal Rzeszów, gdzie też Stal po zwycięstwie 4-1 miała nas roznieść, bo my po porażce ze Skrom, a jakoś wtedy drużyna się potrafiła spiąć, więc ja widzę tutaj sporo pozytywów przed tym meczem. Paradoksalnie bardziej wierzę w drużynę przed tym spotkaniem z Katowicami teraz w niedzielę, niż wierzyłem w poprzednią niedzielę przed meczem. Przed poprzednią niedzielą z Pogonią, bo tam od razu powiedziałem, nie mamy środka pola, bo wypadł Paczomuc z Radwańskim za kartki, więc będziemy musieli zagrać 4-4-2, co uważam, że drużyna zapomniała, jak się w ten sposób gra i sobie z tym nie radzi. Że jakoś przed tą Pogonią było wiele argumentów, nie będę się już powtarzał i cofał do tamtego meczu, bo już mówiłem o tym przed tamtym meczem i sprawdziło się. To było w ogóle zdziwione, że prowadzimy do przerwy i tak tam w miarę wszystko się klei. Oczywiście później przestało i już przestałem być zdziwiony. A paradoksalnie teraz widzę dużo więcej takich argumentów po stronie Widzewa. Liczę, że piłkarze wreszcie zagrają tak, jak chociażby jak zagrali w Krakowie z Garbarnią. Potem jak oni wyszli na boisko, tak, to było od razu widać, że oni wyszli na zasadzie, my tutaj przyjechaliśmy po 3 punkty i ktokolwiek nam tutaj spróbuje wejść pod koła, to zginiecie mi jak robaka. Znaczy tak, robaka takiego insekta, nie robaka Marcina. Żebyś wiedział, słuchaj, a jeżeli a propos Katowic jeszcze, bo kibice wielokrotnie powtarzały, zresztą mnie też się zdarzyło powiedzieć, że to jest jakieś takie widzewskie fatum, drugi rok z rzędu, jak tak można, ale jak popatrzeć na Gieksę, która 3 lata próbowała awansować z pierwszej do ekstraklasy, po czym mając świetny skład, spadają z tej drugiej ligi w kuriozalny sposób, bo nie wiem, czy pamiętasz, jak oni spadli i jak wyglądał ostatni mecz z Bytowią. Tak, pamiętam, bramka bramkarza,
ta szalona radość bytowi z tego, że udało mi się utrzymać, a się okazało potem, że przedwczesna, bo stawia też spadła. A Wigry Raków w Częstochowie walnęły i oba zespoły spadły i myślę, że jeżeli już mówimy o takim fatum, tak, że temu zespołowi nie, no to oni mają gorsze fatum niż my ewidentnie, nie? A my co drugi sezon awansowaliśmy. Ja myślę, że tu jest wiele takich rzeczy, które spokojnie mówią za tym, że źle szło, ale co, no i co z tego, że źle szło, to w tym meczu można wszystko odwrócić, można po prostu pójść za ciosem i absolutnie, tak jak wiadomo, po tej serii tych wyników chyba najbardziej gdzieś ten mecz z Elaną tak ludzi trochę podłamał w tym sensie, że tam brakowało prądu, nie, w meczu z Elaną i z przeciwnikiem, który gdzieś tam nie był mocny. Ale myślę, że ten czas odpoczynek w przypadku, mówiłem sobie, że Adama Radwańskiego, Bartka Poczobuta, ten tydzień przerwy, taka właśnie karuzela związana z tym, co trener dostał. I uważam tak samo jak ty, może troszeczkę inaczej, ale trener jakby nie ma nic do stracenia, ma wszystko do zyskania. W sytuacji, gdzie... No, pani prezes oczywiście mówiła o tym w sposób, to znaczy też nie do końca słyszałem, więc nie będę się do końca wypowiadał, ale ja mówiłem, że takie rzeczy nie mogą przed meczem absolutnie wyjść, nawet jeżeli takie ruchy są robione. I uważam, że to, no za to czerwona kartka. Nie wiem, obecnie kto za to odpowiada, to jest czerwona kartka albo dwie czerwone kartki, bo to jest osłabienie i gramy w dziewięciu, nie? Z Pogonią i niezależnie, oczywiście wiadomo, że nie ma co usprawiedliwiać chłopaków, jak zagrali i tak dalej, ale takie rzeczy po prostu, takie rzeczy choćby nie wiem co, wycinają cię po prostu z każdej możliwej drogi. I myślę, że to tak jak ty powiedziałeś, że to może być duży atut dla trenera Kaczmarka, wstrząs dla trenera Kaczmarka i taki swojego rodzaju szkoła życia, że on już przecież był zwolniony, tak? On już wiedział, że jest zwolniony w pewnym sensie, tak? No wie jak to jest. Być może w klubie tego bezpośrednio mu nie powiedzieli, no ale jak się czyta w medialnym klubie takim jak Widzew, no to nie oszukujmy się, trener Kaczmarek już, wiesz, już pakował walizki, tak? Poza tym do tego dochodzi jeszcze druga sprawa, bo to jest cały sztab trenerski, to nie jest tylko trener Kaczmarek, nie? Trener Włodarek, tak, trener Migdał, pewnie przy zmianie trenera na trenera Ozińskiego posypałoby się wszystko. Więc, no i trener bramkarzy pewnie, bo to każdy pracuje tak, ze swoimi. Tak, tak. Wszystko by się posypało, myślę, że to oczywiście zależy od tego oczywiście nie wiem, ale wydaje mi się, że mimo wszystko, że ta szatnia może na boisku nie widać, ale że ta szatnia jest mimo wszystko jest scalona. Nawet jak nastąpiły jakieś nieporozumienia i tak dalej, to jednak ja myślę, że ja powiem ci szczerze, że wydaje mi się, że zobaczę walczący Widzew, stary Widzew, ten z końcówki sezonu. Być może nie tak skuteczny jak wtedy, ale taki jak mówię, z Garbarnią, gdzie było widać naprawdę, poza małymi chwilami zawahania, to my ten mecz skontrolowaliśmy od początku do końca. Mentalnie tak, przede wszystkim. Wyszliśmy tak, jak na wojnę. I to, jak nam piłkarze Garbarni zajrzeli do oczu, to po prostu przestraszyli w oczach Widzewiaków żołnierzy, którzy chcą ich rozstrzelać i to już ich ustawiło dobrze. Ja się z tą Maciek w pełni zgadzam, ale też nie chciałbym już zbyt mocno do tego wracać, ale na pewno to było widoczne, że te rzeczy, które się działy przed meczem z Pogonią, to jest skandal i to po prostu podkopało autorytet trenera praktycznie do zera przed drużyną. No teraz może nie trener, nie prezes próbowała to ratować, bo też czytałem nagłówki, że pani prezes powiedziała, że cały czas była w kontakcie z trenerem, że on był zapewniony o tym, że będzie prowadził drużynę w Katowicach, że tak naprawdę cały czas wspierała i wspiera. No okej, no
No niech tak będzie, no, nie będę na razie tego komentował, ja sobie to zostawię na inny czas. Teraz jest czas budowania pozytywnej energii na niedzielę, bo co nam innego zostało, jak nie to. Więc no, myślę, że Marcin Kaczmarek miał czas, żeby trochę tą swoją teraz odbudować, swój autorytet w szatni. Chociaż jedna rzecz mi się rzuciła w oczy. Pamiętam, byłem osobiście na sparingu latem w Opalenicy, gdy Widzew grał spotkanie i tutaj mogę się pomylić, albo z Zagłębiem Lubin, albo z Chrobrym Głogów, z którym z tych dwóch dolnośląskich ekip, to był ostatni sparing przed meczem, przed wyjazdem z Opalenicy. Chyba Chrobry. Bramka strzelona przez Widzew i to był okres w ogóle, gdzie już bardzo podobna sytuacja jak teraz, to znaczy wszystkie gazety już jasno określiły to, nawet nie ze znakiem zapytania, tylko jasno. Pani prezes przyszła do klubu Pajączek i pani prezes postanowiła zwolnić trenera Smułkę Łukasza Masłowskiego i zatrudnić Marcina Kaczmarka i to już było wszystko powiedziane jasno. Chrobry Głogów 3-2. Bardzo możliwe, że Chrobry Głogów 3-2. No i piłkarze są 200 km od Łodzi na obozie, czytają sobie komentarze, że trener Smułka, z którym pracują od tygodnia na prawie tygodnia, a od 3 tygodni w ogóle przygotowują się do ligi, że ten trener, z którym już złapali chemię, skumali, jaki ma pomysł na grę trener Smułka, że on za chwilę zostanie odpalony bez żadnego ligowego meczu i przychodzi ktoś inny. I pamiętam ten obrazek, gdzie bramkę strzela chyba Rafał Wosztyński. A nie tak, i może. Tutaj nie łapię za nazwisko, bo ja ani słuchasz i nie wierzcie mi na słowo, bo może pomyliłem, ale pamiętam, że takim chyba inicjatorem tego był Rafał Wosztyński, ale ogólnie cała drużyna pobiegła do trenera w meczu sparingowym, do trenera Smułki, celebrować tego gola, co było takim jasnym daniem sygnału, że my jako drużyna akceptujemy tego trenera, chcemy dalej z nim pracować i nie zgadzamy się na żadną zmianę Smułki, który jeszcze nawet sezonu nie zaczął, że my jego pomysł na grę kupujemy, to jak on prowadzi drużynę, jak on buduje atmosferę w szatni, kupujemy i no i pierwszy raz widziałem coś takiego, żeby piłkarze podbiegli do trenera w meczu sparingowym, żeby go tam wyściskać i się z nim solidaryzować. Oczywiście trenera i tak zwolniono, suma summarum, no tutaj musi być decydujący głos prezesa, nie może być tak, że piłkarze rządzą, jakiego trenera sobie wybierają, ale to nie o to chodzi. Tylko nie widziałem czegoś takiego w Siedlcach, do tego zmierzam. Jest bramka strzelona przez Henryka Ojamę i drużyna się cieszy, ale nie biegnie do ławki rezerwowych i nie ma takiego gestu. Ja myślę, że tego trochę mi zabrakło ze strony zawodników. To jest taki między wierszami, bo nawet ja rozumiem, co mecz, biegnie się do narożnika, są emocje, cieszy się z gola, różne rzeczy przychodzą przez głowę, ale gdzieś podświadomość, myślę, że gdyby było podświadomie, że cała drużyna jest murem za trenerem Kaczmarkiem, to podbiegliby do tej ławki rezerwowych. To, że tego nie zrobili, pokazuje jasno, że tutaj nie ma takich żelaz, że albo może ten autorytet został podkopany, może oni po prostu nie chcieli się wystawić na to, że bronią po prostu przegranej sprawy i już woleli tego nie okazać. Ale to nie jest istotne. Oni tutaj nie muszą się ściskać z trenerem, mają wyjść w niedzielę, powalczyć. Wszystko jest otwarte, wiesz. Tak już kończąc tę wypowiedź, dając ci głos, przypomina mi się taka analogia, mi się kojarzy z meczem tenisowym, gdzie widzę, wyglądał trochę tak, jakbyśmy grali gdzieś jakiś Wimbledon, powiedzmy, bo teraz jest lipiec, to tak mniej więcej US Open. Angaros by był w tym okresie, gdyby nie pandemia. No i przypominam, to mi się kojarzy taka sytuacja, że Widzew prowadzi jakiś ważny mecz tenisowy z silnym przeciwnikiem. Pierwszego seta wygrywa 6-1, w drugim wygrywa 6-0. No i potem w tym trzecim przegrywa 2-1, ale generalnie ma mecz pod kontrolą, bo teraz ma swój serwis. No i przychodzi pandemia. No i widzę, ma takie myśli, że pierwszego seta wygrałem wysoko, drugiego seta wygrałem wysoko, teraz za chwilę też wyrównam i będzie wszystko dobrze. No ale jakby się okazuje, że zaczynam przegrywać. Przegrywam pierwszego seta swojego, czy na tego trzeciego w meczu przegrywam po 6-4 powiedzmy, no i tego drugiego przegrywam po tiebreaku 7-6 i nagle się robi 2-2 w tych setach. Nadal mam szansę wygrać. Nadal być może jestem pewnym faworytem, bo jestem jedynką rankingową, a gram z trójką. Ale
Ale gdzieś to wiesz, to jest z pułapu, gdzie jesteś pewny, gdzie masz wielką pewność, przewagę w tabeli. W sytuacji, kiedy już ci wmawiają, że to już ten sezon to się nie dokończy, gdzie wszystkie te niższe ligi są odwoływane, gdzie się mówi, że no to będą awanse, nie będzie spadków, ale wy na pewno już wchodzicie. Nagle musisz wrócić do gry, nagle musisz walczyć, nagle ci się raz, drugi noga powinęła i z tego 6-1, z tych dwóch łatwo wygranych setów robi ci się 2-2. No i trudno jest zwrócić z takiej podróży. I jeżeli nie szukamy tej teorii spiskowych, typu jakieś bukmacherki, takie rzeczy, to w tym bym widział problem. Ale to ciągle to 2-2 pokazuje, że mamy jeszcze trzeci set, czy tam tiebreak, i to my zaczynamy ten tiebreak, to my jesteśmy faworytem i to my ciągle możemy ten mecz wygrać. I za 3 miesiące, tak jak powiedziałeś, nikt nie będzie pamiętał, w jakim stylu to było zrobione. Dzisiaj wspominamy o Strudę jako happy end, jako fajną historię. Niedawno, jak była pandemia, to widzę w TV robili retransmisję. Największa rekordowa odsłona, pod względem rekordowo odsłon, to miał chyba Liverpool, Ostruda i derby na UKS-ie, to z 2005 roku. Więc dzisiaj, 2 lata po tej Ostrudzie, bo 2 lata minęły niedawno, my tą Ostrudę wspominamy jako takie nasze takie Waterloo, tak? Że my wspominamy to jako miejsce, gdzie po prostu odnieśliśmy fajne zwycięstwo, były nerwy, był horror, ale generalnie awansowaliśmy i dzisiaj po 2 latach wspominamy to z jakąś fajne wspomnienie. I gdybyśmy też my Psim Swendem nawet awansowali w tym sezonie, to też za 2 lata będziemy traktowali ten sezon tak po prostu jako fajną przygodę, było nerwy, było trochę emocji, ale generalnie się udało i wspominamy to z happy endem, no to, czy wspominamy to z takim pozytywnym nostalgią. Czemu tutaj nie może tak być? Myślę, że też może. Może być. Awans jest awans. I oczywiście, bo słuchaj, wyobraź sobie taką sytuację, że my gramy z początkiem sezonu, jak gramy teraz, tak? A kończymy sezon grając jak poprzednią rundę. I by każdy powiedział, dobra, ale nieważne, dobra, rozkręcili się na koniec, zobacz, jak wszystkich zmucili, po prostu poszli jak burza. I zawsze człowiek pamięta to, co jest ostatnie, ale tak prześwietlić cały ten sezon, to było też trochę dobrych i fajnych momentów, po których człowiek był dumny i czuł się taki silny i mocny. A jeżeli mówimy już o tym, co ty mówisz, meczu tenisowym, gdzie nagle wychodzi się na 2-2, to polscy siatkarze pokazali, jak niszczyć psychicznie przy takim 2-2 swoich przeciwników. I myślę, że Widzew ma na tyle doświadczony zespół, że nawet jeżeli wcześniej gdzieś myślał, jakoś to będzie, wiesz, przejdziemy przez to, to taki smród zajrzał do dupy, że tak powiem. I myślę, że wszystko, cała otoczka, która się wokół tego działa, spowodowała ogromną pobudkę i taką ewolucję, że tak powiem, ewolucję sezonową w tym sezonie, że tak wiele rzeczy nastąpiło i tak wiele rzeczy może się zmienić i tak wiele rzeczy może zaszkodzić i tak wiele może rzeczy pomóc w tym momencie, że ta przemiana nastąpić musi teraz po prostu, wydaje mi się. Wiesz, przypomniało mi się jedna rzecz, jak powiedziałeś o tej siatkówce, bo jakiś czas temu leżałem sobie, tak skakałem po kanałach późnym wieczorem i na Polsacie, którymś z tych sportowym, leciała taka powtórka, najlepsze mecze polskiej siatkówki. I tam pewnie też jakieś te tiebreaki mistrzowskie, mistrzostwa świata pewnie były przypominane i może trener Kaczmarek powinien puścić jakąś taką Polska Brazylia albo jakąś taką hardkorą albo z jakimiś tam Rosjanami jakieś mecz siatkówki, żeby podpompować tych naszych zawodników. Wiem, że dzisiaj się o tym dowiedziałem od jednego ze znajomych, że podobno przed meczem w Siedlcach była puszczana jakiś film motywujący. Nie wiem, czy ktoś o tym pisał. Może ktoś o tym pisał i przepraszam, że nie podaję źródła, pani, bo nie wiem. Pani prezes mówiła. Aha, powiedziała o tym, tak, że tam żony nagrały film motywacyjny i nie zadziałało, więc może by puścić jakiś Polska Brazylia w siatkę, albo nie wiem, jakieś, nie wiem, Braveheart waleczny, chociaż nie, bo Braveheart to zginął na końcu ten Scott, ten grany przez Gibsona, William Wallace, więc może to może nie, ale znajdźmy jakiś film, gdzie wiesz, że główny bohater jednak żyje, ma się dobrze, jakiś Rockiego może, widzisz, Rockiego jakiegoś. Słuchaj, ale wiesz, to idealnym siatkarze
wiesz, pod tym kątem, że żeby jak oglądało się te mecze, gdzie oni tych rywali miażdżyli psychicznie, na ich grę ciała, na ich po prostu, na ich twarze, jak oni zdobywając każdy punkt wyglądali tak, jakby po prostu bili jakiegoś leszcza. Takiego naprawdę, że po prostu go dobili, jakby nie im to satysfakcji nie sprawiało. Niszczyli psychicznie tą pewnością siebie swoich przeciwników i to ich miażdżyli. No, miażdżyli Brazylijczyków, miażdżyli... Czy po prostu, no, tamci nie było ich. Zmiatali ich z powierzchni ziemi. Tą pewnością siebie w sporcie, pewność siebie to jest... Ja jestem przekonany, że to nieumiejętności grają w piłce nożnej, że kiedy jesteś pewny siebie, pewny wychodzisz... Tak, że no, masz to w oczach, tak? To ty możesz być 4 razy gorszym zawodnikiem, ale ty masz bite w głowie, że ty jesteś zwycięzcą i ty wygrasz, i ty wygrasz. I ty wygrasz, bo psychicznie po prostu twój przeciwnik będzie patrzył ci w oczy i on będzie czytał z tych oczu, że nie ma szans. To jest klucz po prostu w sporcie. To prawda, no zobacz, jak na Widzew się motywują inne ekipy. Dla mnie to jest mecz sezonu, przyjazd na Widzew. Jak drużyna z Kry Częstochowa, niczego nie ujmując, czy Znicza Pruszków, te małe ośrodki. Jak oni piłkarsko małe, no bo Częstochowa to przecież duże miasto. Ale jak oni oglądają artykuł, że jest opublikowany terminarz na sezon, to pierwsze co to nie patrzą, kiedy mamy wyjazd na Widzew, albo kiedy Widzew przyjeżdża do nas. To jest dla nich najważniejsze. Nie to kiedy tam zagramy, kiedy zaczynamy sezon i tak dalej, tylko kiedy z Widzewem. I oni się na każdy mecz motywują na nas podwójnie. Jak to mówił Franek Smudak, zawsze się krwi napiją, więc my przed Katowicami też musimy sobie taką transfuzję zrobić, albo napić się, nażłopać tej krwi i raz w tę niedzielę pokazać, że my też potrafimy odwrócić te role, że my potrafimy wyjść na rywale tak, jak rywal wychodzi na nas. A wtedy też muszą umiejętności piłkarskie Maciek grać. No bo jeżeli wyrównamy, to ja powtarzam do ustranej wiadomo czego, śmierci, że jeżeli my będziemy walczyć przynajmniej w takim stopniu, będziemy ten mental mieli na takim stopniu, jak ma przeciwnik w meczu z nami, to piłka się zawsze musi bronić, tylko musimy się jeszcze kopii błędów wystrzegać, takich jak mecze, nie wiem, w Polkowicach, co robili boczni obrońcy, jakie miał wpadki Tarzyna i tak dalej, ale to już jest wszystko za nami. Zobacz, ile też osób ma coś do udowodnienia. Wojtka Pawłowskiego praktycznie już zmieniliśmy. Już wszyscy mówimy, że powinien wejść do bramki Patryk Wolański. Wydaje mi się, że tej zmiany nie będzie. Wydaje mi się, że mimo wszystko Marcin Kaczmarek Wojtkowi ufa, ale Wojtek ma wiele do udowodnienia, że jeszcze go za wszystko skreślono. Wiele do udowodnienia ma Bartek Poczobut, wywalony z IKS-u Katowice po tamtym sezonie nieudanym, gdzie zrobiono z niego jednego z kozłów ofiarnych, trafił do Widzewa, teraz wraca do Katowic, do swojego byłego klubu, ma wiele do udowodnienia Katowicom. Marcin Robak ma do udowodnienia wszystkim. W pierwszym strzelił przecież Bartek bramkę, nie? Tak jest. Jedną, którą strzelił właśnie z Gieksą, tak? Tak jest, taki plasik na nisiarkę. Marcin Robak ma wszystkim do udowodnienia, że on, bo on tak naprawdę tutaj zaryzykował, zszedł 2 ligi niżej. Ja wiem, że dostał dobre pieniądze, ale dostałby podobne myślę gdzie indziej. Myślę, że jakby się uparł, to spokojnie poszedłby do tego Piasta Gliwice, czy do Miedzi Legnica nawet i dostałby więcej. A przyszedł tutaj, dużo zaryzykował w swoim CV i on też to ciągnie na swoich plecach i też chce wszystkim udowodnić, że jeszcze się nie poddał, że jeszcze to jest w stanie pociągnąć. Tutaj wielu zawodników ma coś do udowodnienia. No i muszą sobie zadać pytanie, czy chcą być za te 2 tygodnie, mieć w CV wpisane, że to są wieczni nieudacznicy i persona non grata na stadionie Widzewa, to ludzie, którzy dostali takie pieniądze, takie warunki, a nie potrafili tego wykorzystać. Czy są zapamiętani jako ci, którzy, jak to mówił Leszek Miller, facetów się zawsze ocenia po tym, jak zakończyli, a nie jak zaczęli, tylko jak zakończą. Więc oni są w stanie zakończyć jeszcze jak to jak mężczyźni. Wszystko w ich rękach leży, w ich głowach. No i tarczy w górę i kiełbasy do góry, jak mówił Janusz Wójcik. Ja w to wierzę. Sportowa złość, a nie sportowy strach. To pierwsze. Tak jest, tak jest. A przede wszystkim to są zbyt dobrzy piłkarze i mogli mieć tam chwilę zwątpienia, ale teraz po prostu trzeba wyjść jak 300 i zmiażdżyć, no. Po prostu zmiażdżyć. Ja w to wierzę. Słuchaj, myślę, że nie będziemy dłużej przeciągać. Ja życzę chłopakom przede wszystkim tej agresji, chęci boiskowej, tej wiary w zwycięstwo. Wyjdźcie, zniszczcie tą Gieksę,
rozwiejcie wszelkie wątpliwości wszystkich, którzy po prostu postawili na was krzyżyk, bo to się musi udać, na tym roku się nie udało, dlatego musi się udać w tym roku. Jak co drugi rok nam się udaje, to znaczy w tym roku się uda. Tak jest, zamknijcie wszystkie mordy, włącznie z moją mordą i z twoją mordą, Maciek, i z naszymi wszystkimi mordami pozamykajcie. No i co? No i zobaczymy. Jedziemy, wygrywamy, jedziemy dalej, jesteśmy w pierwszej lidze. Żegnam wszystkich serdecznie. Z tej strony Maciej Samuel, po drugiej stronie Maciek Wojciechowski. Dzięki, cześć. Sorry, że tak z głosu rozsądku zrobiliśmy głos serca, ale widać trzeba. Ale nie, dzisiaj ja już tak chciałem, bo już tak mi brakuje, wiesz, żeby z kimś pogadać u siebie, bo to jest to zupełnie co innego. Wymiana, tak jak tak monolog prowadzę, to tak. Ale dobra, nie przedłużając. Słuchajcie, wszystko będzie okej. Okay. Jedziemy z wiarą na Gieksę, wspierajcie chłopaków. Bo wtedy, kiedy oni mają ciężko, my musimy im pomóc. Mamy takie obowiązki. Na razie. Cześć. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.